trwa 20. Festiwal Form Dokumentalnych Nurt 2014. Na jego jubileuszową edycję nadesłano 156 obrazów. Podczas inauguracji zaprezentowano film poświęcony wspomnieniom o Janie Pawle II, papież, który nie umarł, autorstwa Rosjanki Tamary Jagrzyny. A to motyw przewodni obrazu. Nauczyć ludzi żyć na tym świecie. Nauczyć ludzi i okazać im poparcie w dobrym ich działaniu w życiu. I pokazać, że w życiu dobro czynić to jest lepsze niż zło, bo to opłaca się, bo to jest pamięć wtedy o tym człowieku na zawsze. I można stać świętym w każdym razie. Do piątku widzowie i jurorzy festiwalu obejrzą w Kieleckim Centrum Kultury 34 dokumenty zrealizowane w mijającym roku przez twórców profesjonalnych oraz debiutantów. Obrazy prezentowane są w ramach 9 pokazów. Honorujemy 25 lat odzyskania wolności, rok 1989, i druga sprawa, że pokazujemy ludzi niepokornych, niepogodzonych, walczących o swoją godność, o swoje miejsce na ziemi, takich, z którymi chcielibyśmy na co dzień obcować. W ten klimat wpisuje się m.in. Wrona, przewrotny żart filmowy z ostrym podtekstem politycznym. Cały film można odbierać jako pewnego rodzaju metaforę dzisiejszych czasów, trochę o człowieku, jego o ludzkich zachowaniach wobec napotkanej młodej wrony. W jubileuszowym konkursie znalazł się m.in. nagrodzony podczas 22. Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Kamery Masz w Bydgoszczy, Punkt Wyjścia Michała Szcześniaka, a także Nasza Klątwa Tomasza Śliwińskiego, film, który znalazł się na tegorocznej shortliście filmów walczących o nominację do Oscara w kategorii krótkometrażowy film dokumentalny. Publiczność miała też okazję obejrzeć teledyskową narrację o możliwościach artystycznych młodzieży z zespołem Downa. Przesłanie filmu Mamela to edukacja. Od początku, od przedszkola, dzieci z niepełnosprawnościami powinny się wychowywać z dziećmi w normie. To powoduje sytuację, w której później dajemy szansę tym normalnym na wykazanie empatii w stosunku do tych, którzy pomocy potrzebują, a nie stworzenie sytuacji, w której się boją niepełnosprawnych i nie wiedzą, co z tym zrobić. Festiwalowym projekcjom towarzyszą m.in. dyskusje z twórcami i bohaterami filmów. Obok konkursu odbywają się także pokazy dodatkowe. Wstęp na wszystkie wydarzenia festiwalu jest bezpłatny.